zgłasza Redeko. www.redeko.pl. Już 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom w noc świętojańską. www.pół.wrocławmaraton.pl. Doświadczenie zebrane w największych wyścigach świata i lata rywalizacji o miejsca w zagranicznych zespołach kolejny raz zebrało plon. Bezkonkurencyjni w próbie czasowej byli bowiem Maciej Bodnar i Michał Kwiatkowski, zwycięzca czasówki reprezentujący Cannondale. Kwiatkowskiego jeżdżącego w Omega Pharma Quickstep wyprzedziło ledwie 5 sekund. Ogromna różnica była już między drugim a trzecim miejscem na podium. Na trzeciej pozycji finiszował ze stratą niemal 2 minut do zwycięzcy Mateusz Taciak z CCC Polsat Polkowice. Wczoraj na trasach masywie Ślązy rywalizowała także kategoria Orlika. W niej triumfował Łukasz Wiśniowski z Torunia. O 14 sekund wyprzedził Przemysława Kasperkiewicza z Kalisza i Szymona Rekite z Warmii Biskupiec. W czwartek na dystansie 20 km rywalizowali również kolarze niewidomi i niedowidzący. W kategorii kobiet zwyciężyły Aleksandra Wnuczek i Iwona Podkościelna. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się Marcin Polak w parze z Michałem Ładoszem. Na dziś zaplanowano wyścigi ze startu wspólnego juniorek i juniorów oraz niewidomych i niedowidzących. Zawody potrwają do końca weekendu. Dwa ostatnie dni mają bardzo napięty kalendarz. Jutro o tytuły mistrzowskie wyścigu ze startu wspólnego powalczy elita kobiet. Start zaplanowano na 10. Panie będą mieć do pokonania dystans 110 km. Dolnośląską imprezę zakończy wyścig elity mężczyzn planowany na niedzielę. Najlepsi zawodnicy o 11.30 ruszą na dystansie 240 km. Tu do faworytów powinni należeć kolarze jeżdżący w polskich grupach zawodowych. Nowe centrum zgłasza Redeko. www.redeko.pl. Już 22 czerwca. Pierwsza edycja nocnego Wrocław Półmaratonu. Przyjdź i kibicuj biegaczom w noc świętojańską. www.pół.wrocławmaraton.pl.